Cześć. Zostawiłem Lukasowi wiadomość, ale... No, w drogę. Nic dziwnego, że Lukas się nie ściga. Ciężko byłoby dorównać jego ojcu. Rozumiesz? Wiesz już co nieco o Roberto Oliverze, prawda? Widziałem kąciku pamiętniający w garażu. Tak, wszyscy go uwielbiali. Grał uczciwie, jeździł szybko i czysto. Żadnych skrótów, żadnych przekrętów. Często obserwował, jak ścigamy się z Lukasem. Mały Lukas chciał być mistrzem, jak jego tata. Roberto chciał tego samego, dawał mu popalić. Przesadzał? Mama mi zawsze mówiła, że lepiej prośbą niż groźbą. Dlatego na przyjezdnego, który najbardziej mi zaimponuje, czeka nowiutkie zawieszenie. No i jesteśmy! Nowicjuszu. Teraz uważaj, jestem za tobą. A dostanie świetne zawieszenie do auta.
Da-da-da-da.